Siemanko, z tej strony Siewa. Specjalnie dla playerów, nagrywam dzisiaj dla Was czwarty odcinek mini kursu poradnika dla osób, które chciały e, dowiedzieć się trochę na temat teorii gry, na temat teorii gry turniejowej. Pierwszą rzeczą, o której porozmawiamy, jest value betowanie. Wiem, że już w poprzednim odcinku trochę o tym mówiłem, ale uważam, że na niskich stawkach i osoby, które zaczynają, powinny bardzo mocno się na tym skupić. Ehm, Analizować, sprawdzać sobie te rozdania, czy rzeczywiście w niektórych sytuacjach wyciągnęły maksymalną ilość value, i to najczęściej też się pojawia ten problem przy średnich układach, kiedy mamy je value betować, i tutaj pokażę jeden przykład ręki, gdzie rzeczywiście można było stracić value. Na szczęście tutaj nasz bohater wyciągnął maksimum ze swojej ręki. Podbijamy z batona, call z big blind'a, jak wiecie big blind ma bardzo szeroki range, więc możemy go szeroko atakować, wyciągać sporo value. Tutaj ludzie będą dużo błędów robić bez pozycji. Suchy board, trafiamy to parę, betujemy range'em, czyli range bet to zagranie, kiedy będziemy Zawsze betować flop obojętnie co mamy, całym naszym zakresem i będziemy go betować jedną czwartą.